Ostatnia fabuła w grze Sonic Superstars. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a oto ostatni, ostateczny i najostatniejszy odcinek. Zagrajmy w Sonic Superstars. Chciałem przez chwilę z jakiegoś powodu powiedzieć Frontiers, ale Frontiers już dawno temu skończyłem. Więc, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania, lecimy z koksem. Wciskamy sobie ostatnią fabułę i zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Okej, jakiś tutaj smoczek nam się pojawił, nie wiem, jakie on ma tam imię. W każdym razie do sklepu dodano nowe produkty, Metal Trip pomarańczowy. W ogóle, przejdźmy sobie do sklepu, bo w tej serii ani razu jeszcze tam nie wchodziliśmy, a warto byłoby zobaczyć co i jak. Mamy 134 soniczne monety, tak więc zobaczmy co tutaj możemy ogarnąć sobie. Mamy dużo, ale to dużo fajnych rzeczy. Maska bitewna, o proszę, to jest ta maska Trip, w której ona chodziła sobie. A kupmy sobie, ogarnijmy sobie, o, ramiona szalonego fightera, no czemu by nie. Okej, okay, to już mamy ogarnięte, weszliśmy sobie do sklepu, zobaczyliśmy co i jak i gdzie. No i teraz tak, mamy tutaj sobie pierwszy świat, mamy tutaj świat numer 2 i do żadnego z poziomów nie możemy wejść. Więc jedyne gdzie możemy tak naprawdę się udać, to do tego świecącego fioletowego jajka. Zanim jednak zaczniemy ostatnią konfrontację w grze, to chciałbym was w tym momencie zaprosić do zasubskrybowania kanału, klikając w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodoba, a jak nie, to w dół uzasadnicie w sekcji komentarzy dlaczego. I no co ja wam mogę powiedzieć, ja będąc chory się na tyle poświęcam, żebyście wy zobaczyli ten odcinek jak najszybciej. Dzisiaj w chwili, kiedy to nagrywam, jest 3 września, więc jesteśmy już po wakacjach, ale lato jeszcze trwa, ponieważ zapowiadali, że do końca tego miesiąca ma być upalnie, więc wykorzystam okazję i do końca tego, otóż, do końca tej, otóż pory roku kończymy z Sonikiem Superstars. Let's go! Zobaczymy, co tam w trawie piszczy, jak będzie wyglądać ta konfrontacja. Okej, czyli musimy atakować w niebieskie meteoryty. Dobra, spoko. Ogarniam temat. Troszeczkę bez sensu użyłem tego turbo, bo bardzo dużo pierścieni straciłem, jak zresztą mogliście zauważyć przed chwilą. Cholera, ej! To ja pod X-em mam turbo i ja bardzo dużo pierścieni tracę. Ej, to mi się bardzo nie podoba, powiem wam szczerze. To już lepiej jeszcze raz zacząć konfrontację, bo to totalnie bez sensu było z mojej strony, to muszę przyznać. Pomijam już taką scenkę. I let's go, lecimy. Czyli ja tutaj nie muszę nic wciskać, tylko po prostu wlecieć w ten niebieski meteorot i on sam uderzy w tego Eggdraguna, czy co to w ogóle jest za postać, bo ja prawdę mówiąc to, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Na razie, kurczę, muszę przyznać, że się dobrze rozkręca ta konfrontacja. W ogóle muzyka jest tutaj epicka. Posłuchajcie sobie teraz sami, ja się teraz wyciszę. A wy obserwujcie, jak ja tutaj będę walczył z tym, kurde, gagatkiem. On tutaj jakąś nową formę miał przez chwilę, widzieliście to? Jak on tak se leciał do góry, w dół. A, ciekawe. Dobra, dostał kolejny raz. Na to wygląda, że póki co idzie nam naprawdę bardzo dobrze. Ciekawe w ogóle jak nam ta konfrontacja z tym ostatnim bossem pójdzie. W tym last story, nie? Jak długo nam to zajmie oczywiście. Ogólnie, szczerze powiedziawszy, podoba mi się to, że konfrontacja ma miejsce w okolicach pierwszego świata. Bo jak widzicie, tło, które tam jest, to jest dosłownie pierwszy świat, który już zwiedzaliśmy w gierce. Tylko, że w takiej mrocznej scenerii i to jest naprawdę plus.
Dobra, mamy to. Koniec pierwszej fazy. Idzie nam bardzo dobrze. Co ty tutaj teraz kombinujesz, gagatku ty? Cholera! Dobra, muszę przyznać, że druga faza jest już cięższa. Knuckles! Tails! O! Dobra, oberwał, super. Na razie tylko raz oberwał, tak więc no nie będę teraz świętował. Bo jeszcze nie czas na świętowanie. Dopóki go nie pokonam, no to tak naprawdę nie mamy z czego świętować. Drugi raz oberwał. Ile razy jeszcze będę musiał mu zadać damage? To jest bardzo dobre pytanie. Utrzymujemy póki co dobrą ilość pierścieni, tak mi się przynajmniej wydaje. Szkoda, że to nie jest liczba trzycyfrowa. Ale dobra, trudno się mówi. Powiem wam tak, ja o czas tutaj nie mam zamiaru dbać, ponieważ prawda jest taka, że ja wolę sam się nauczyć, jak walczyć z tym bossem. Więc na czasie mi tutaj absolutnie nie zależy. Wolę na spokojnie poznać technikę, jak pokonać tego bossa, nie jeżeli śpieszyć się jakoś super szczególnie. W szczególności, że jest takie pewne porzekadło, że ten, kto się śpieszy, to się diabeł cieszy, czy jakoś tak to szło. O! Coś ogarnąłem. Ej, przypadkowo go zaatakowałem. Chyba musiałem w odwrotną stronę, kiedy ta pieśń chciała mnie zaatakować. Coś zrobić. Przypadkowo go zaatakowałem. Ja nie miałem tego w planach. Ej, naprawdę, poważnie wam mówię, ja tego w planach nie miałem. Po raz kolejny oberwał. Super. Siema. Nie wiem, o co tutaj chodzi teraz. Absolutnie nie wiedziałem, o co tutaj chodzi. Aj, wszystko od zera, super. Jezus Maria, no świetnie. Jestem z powrotem, moi drodzy. O, coś słyszę. Dobrze, w dobrym momencie zaatakowaliśmy. Elegancko. Subcio. Mamy to. Pokonaliśmy w... Co jest? Moi drodzy, mogę sobie latać teraz na napisach końcowych, tak jak to było w przypadku zwykłego zakończenia i w przypadku zakończenia trip. Jezus Maria, udało się! Pokonaliśmy Sonica Superstars na 100%! Zrobiliśmy wszystko w tej gierce, wszystko! Powiem wam tak. Zdziwi was teraz to, co ja wam powiem. Ale ostatni, taki ostateczny last story boss, ten Egg Dragon cały, z którym walczyliśmy, on nie był aż tak trudny w przeciwieństwie do ostatniego bossa w kampanii Sonica, czy w ostatniego bossa w kampanii Trip. Naprawdę. Mówię wam to z ręką na sercu i przypadkowo w statyw uderzyłem, a raczej w popfiltr. Przepraszam najmocniej, popfiltr. Serio. Ostatni, ostateczny boss, on nie był aż taki trudny. Ja po prostu na początku nie ogarnąłem, o co chodzi z tą mechaniką tego bossa, no bo wiadomo, pierwszy raz walczyłem. Ale szczerze, jak mam porównywać, to ostatni boss w kampanii Sonica był o wiele trudniejszy niż to, co mieliśmy teraz. Jezus Maria. Ale to był dobry boss. Znaczy, okej. Żebyśmy się źle nie zrozumieli. Fakt jest taki, że jako ostatni boss mógł być troszkę trudniejszy. Już ja mam takie troszeczkę dziwne wrażenie, że ostatni boss w Sonicu Frontiers był
trudniejszy niż to, co mieliśmy teraz tutaj w Last Story. Więc, tak szczerze, kończąc całą tę grę, całą jakby, jak mam przejść do podsumowania, Jezus Maria, aż się zaplątałem, dawno nie nagrywałem, przez to troszeczkę niestety słowa gubię. Powiem wam tak, Sonic Superstars jako gra jest dobra. Nie powiem, że jest najlepsza, bo jej bardzo daleko do bycia najlepszą grą, ale jeżeli chodzi o te wszystkie klasyczne Soniki, na pewno nie przebija ona Sonica 3 & Knuckles. Niestety Sonic 3 & Knuckles to jest zdecydowana topka, ale tę grę bym, myślę, że dosyć wysoko też postawił. Aczkolwiek jest to gra na zasadzie takiej, żeby do niej raz w czas wracać. Nie na zasadzie takiego częstego wracania, a raczej na zasadzie, a ogram sobie z nudów, byleby po prostu sobie zagrać. Żeby tak coraz częściej do tej gierki wracać, to myślę, że nie, bo poziom trudności w poziomach jest strasznie wygórowany i to momentami naprawdę wygórowane do granic możliwości. Ale koniec końców myślę, że jest to tytuł warty polecenia. Przynajmniej ja tak uważam, w mojej skromnej opinii oczywiście. Jeżeli chodzi o całościową grę, to tak za soundtrack, za sam pomysł na lokalizację oraz za grafikę dałbym takie mocne 7 na 10. 7, 7,5 na 10. Dajcie znać, co wy sądzicie na temat ostatniego bossa z Sonic Superstars. Ja już nie będę przedłużał. To by było na tyle. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych let's playach na kanale. Na razie i cześć!